Zaczynamy daily, a to oznacza więcej trollowania, więcej feedowania i więcej testowania przeróżnych met, a także jeszcze więcej one-shotów. Także zostaw suba, bo większość z Was nie subskrybuje tego kanału, a chciałbym to zmienić. A dzisiaj Twitch pod full AP. Zaczynamy. Pierwszą gierkę zagrałem ze swoim grafikiem i powiem Wam, że wspólnie doszliśmy do takich wniosków, że Kiana jest przepotężnie potworną postacią i nie wiem, kto pozwolił, żeby to w ogóle stało na urwie. Zresztą, zobaczcie, cały czas jest niewidzialna, a jak już wyjdzie z tej niewidzialności, to maszetujecie wzmocnionym Q. No, mój Boże, kto to pozwolił, żeby tak wyszło? Mimo wszystko tym Twitchem udało mi się nawet ją zabić i moja reakcja w sumie jest porównywalna do tego, jak bardzo starałem się, żeby ją tutaj ukatrupić, mimo że całą robotę odwaliła za mną wieszę. Ale reakcja wyglądała tak. Siadło to, siadło. I nie powiem, że był to ostatni raz, jak udało mi się ją zabić, bo w sumie na początku miała dość mało HP i nie mogła tak bardzo na mnie skakać. Także razem z moim grafikiem udało się nawet dwa razy ją tutaj dowalić, chociaż to był tylko początek one-shotów. Zresztą, zobaczcie na to. Aż się żyć odechciewa, dlatego idę mida. No siema siema, gramy sobie dzisiaj Twitchem, szczurkiem pod full AP. Będziemy tutaj niszczyć przeciwników. Naszym najważniejszym itemem tutaj jest naszorek i będziemy tutaj pod niego rushować sobie. Runki jak widzieliście, gramy sobie pod face rusha, żeby jak najszybciej tutaj gonić przeciwników i jak najszybciej się da od nich uciekać, nie? Oj. Nie udało mi się tutaj dużo zdziałać. Współczuję temu, kto będzie na linii z kombem Lux Morgana. Oj. Brakło. Słuchajcie, brakło tam. No ale trudno, wracamy się, idziemy już na mida chyba. Bo miniony zaraz wstają. No, jeden hit tam na tej Lux wystarczył i byśmy mieli killa. Jest 1-1. Jakaś asysta wleciała. Na bocie Aurelion widzę. No, to nie wygląda zbyt ciekawie. Ale i tak chyba będziemy tutaj mieć easy matchup. Mamy Niko. Niko, jak widzieliście, jest potężna, nie da się jej zabić, ale myślę, że tym Twitchem będziemy w stanie tutaj odpowiedzieć na tego szalonego pika. A to z tego powodu, że wystarczy, że będziemy końcówką W ją rzucać. Najpierw tylko by się przydało sfarmić drugi level. O mój Boże. Ona już tutaj spami skillami. Przyjemnie się na to gra, ale powinienem dostać za swoje, za to, że sam grałem tą Niko na urfie. Jeden killek, jeden minionek. O mój Boże. Dobra, mam możliwość sobie tu sfarmienia, ała. No i jak widzicie teraz tylko końcówką zasięgu tutaj ją atakować. Tego E, tego W i E bardziej. Oj, teraz nie trafiłem. Zrestartuje się jej pasywa, a jednak nie. No i teraz idealnie. Jak widzicie ma dużo jej nastakowane. I najważniejsze właśnie, żeby cały czas ta pasywa była na przeciwniku nastakowana. Wtedy możecie non-stop tutaj bomby walić. O, jeszcze jedno E, by się przydało. No, odfleszowała to. Jedno i drugie E, drugie E. Oj, nie tą trafiłem z autoataku. O nie, głupi ja. No ale słuchajcie, myślę, że i tak ją mamy. Nie wiem, czy widzicie, mieliśmy przez większość tutaj czasu więcej HP od niej. Nie wiem, czy to jest wyznacznik tego, kto wygra. Chyba wygrywa ten, kto zabija. Ale myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu na tą Niko. Mogłem tam podejść i rzucić W w teleport. Tutaj koleżanko, nie ze mną takie numery, wiem dokładnie co chcesz zrobić. Będziemy ją teraz tutaj walić. Oj. Teleportujący się klon Niko, nie fajnie. Fajnie troszkę, bo ją kontrujemy, bo wiem, która cały czas to ona, bo ma na sobie moje staki, ta prawdziwa Niko.
Cofnęła się, a to znaczy, że ja mogę sobie tu nastakować moje W. Na razie mamy, słuchajcie, co 3,25. To znaczy, że jak wrzucamy jedno, to drugie już znika. O, fajnie, Niko, widzę ciebie. Ale się głupia dała nastakować mi. No i cóż, musimy tak teraz dojeżdżać ją. Na spokojnie tutaj. Oj, 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 oj. Zniknęła jej moja pasywa. Ja się cofnę na spokojnie. Wrócę się, jak będę mieć full HP. I pójdziemy sobie już powoli w prędkość ataku. Mamy buty z runek, także tutaj aż dwa sztyleciki wchodzą. No i jak trzeba będzie jej walnąć tutaj jakieś autoataki, to będę na to gotowy. No i nie żyje. Jak widzicie, tutaj udało się odzyskać to, co moje. Tutaj tego killa już nie ma przewagi. No i maksujemy E, żeby mieć na tym jak największy damage. Początkowo już walimy tutaj 50 AD, ale za każdy ładunek dodatkowo tutaj 20 damage'a. No i co, nie powinienem tutaj aż tak się jej bać. Raczej to jest ona. Ten minionek, co tu bokiem wszedł. O. No i patrzcie, jeszcze jedno E. Zaraz jeszcze jedno E. O, no i nie żyje. Dojechana. To u E wali potężne obrażenia, bo walimy nie dość, że podstawowo tutaj te 230 z AD, to jeszcze do tego 176 z AP, bo tutaj mamy 180% AP naszego. Więc jakbyśmy mieli 1000 AP, no to słuchajcie, tutaj przeciwnicy dostają one shota po prostu. Przy 1000 AP. No i taki buildik sobie praktycznie będziemy robić. Nie będzie to full 1000 AP, no ale będziemy mieć coś w podobie. Mamy na naszora, mamy na buty i będziemy tutaj szli jeszcze sobie w zabójczy kapelusz Rabadona jako pierwszy item. Taki pierwszy prawdziwy itemik, bo tutaj oprócz tego, albo w sumie słuchajcie, nie. Pójdziemy sobie w płomień cienia, bo to też mega mocno oddaje, jeśli chodzi o Twitcha, bo jeszcze na pasywce zadajemy bardzo dużo obrażeń, o tym zapomniałem wam powiedzieć. Bo walimy tutaj 240 na ten moment z pasywki. Maksujemy sobie drugie W, żeby mieć jak największy cooldown. No i po wyjściu z naszego Q mamy jeszcze zwiększoną prędkość ataku. Gdzie on? Tam jest. Nie zabiłem go. O nie, przeżył. Ale myślę, że dam radę go tutaj zabić nawet pod jego wieżą. Oj, chciałem się flashnąć tam i jeszcze mu autoatak walnąć, ale by mnie to zabiło, więc dziękujmy za tego niefarta, który tutaj wszedł. Mamy 3-1 już w tym momencie, a pamiętajcie, że mieliśmy 0-1, więc tutaj myślę, że oddała tutaj gierka tym szczurkiem. O, jeszcze tam dostała hita jednego z tego E, a my sobie to przepuszczowujemy. Ten push jest naprawdę obrzydliwy. No i co? Możemy sobie ją tak powolutku tutaj smyrać. To W ma naprawdę bardzo duży zasięg. O, i nie zdążyła nawet walnąć ulta. Jeszcze mnie przepływ nie zabił. Dla mnie jest bardzo fajnie tutaj. Outcome tutaj z tego fajta. Jak najbardziej na propsie. No i co? Jak widzicie, tutaj minionki sobie pushujemy z taką łatwością, jak to tylko możliwe. Mogę się już tutaj wrócić prawie, że po pomięcienia. No i tu raczej będziemy kierować. Nawet nie wiem, czy nie pójdę pod przepływ burzy, bo to też fajnie nam się z E kombuje. Bo walimy gościowi E, on traci większość życia, jak ma całą nastakowaną naszą pasywę. No i reszta to już tylko historia. No i jak widzicie tutaj, zabity Aurelion na jedno combo praktycznie. Ono tu dość defensywnie widzę. Ale nie ma z nami dużych szans.
Przyszedł mi Velkos w odwiedziny, ale czy coś tu zrobi? Chyba nie zrobi dużo. W sumie nawet ten Velkos troszeczkę lepiej na tą... Na tą Niko by sobie poradził. O, jeszcze przeżyje to. Super. O, jeszcze umarła. Słuchajcie, jeszcze ją zabiłem tutaj. Coś się tu udało wydefować. Na topa bym poszedł, bo ta Morgana i Aurelion tutaj widzę nieznośni są. Nie wolno nam tutaj Zyry bić. Zyra to tutaj nasz jest ziomeczek. Nie można tutaj nam ziomeczków bić. No a tutaj naprawdę ciężko na Morganę i Aureliona. O, jedno E, jedno E, jedno E. O, już nie żyje, spaliła się. Słuchajcie, patrzcie. Mam killa. No i tak właśnie działa Twitch, który tutaj pali oponentów potężnie. Myślę, że tu nie będzie problemu, jak zostanę. Zwłaszcza, że mamy już prawie wymaksowane E, to znaczy, że będziemy rzucać je co 2 sekundy, a 3 sekundy ono działa. O. Ojojoj, Lilia mi wyszła za pleców. To też takie złe miejsce było do walki, ale myślę, że tutaj i tak 6, chyba 7 nawet killów tutaj weszło na jednym podejściu, więc w sumie fajnie. Weźmy sobie pomięcienia, tak jak mówię, on zwiększy nam o 20% damage'a z pasywy, jak bijemy przeciwnikom, jak mają mniej niż 1/3 HP. No bo zobaczcie, tutaj nieruchome też trafiają, a to jest właśnie nieruchome, tego zapomniałem powiedzieć, więc tutaj przebicie pancerza, raczej przebicie odporność na magię, dużo tutaj nie zdziała przeciwnikowi. Mi bardziej, żeby przeciwnikowi więcej bić, jeśli chodzi o pasywę. Ale ta odporność na magię to bardziej jest właśnie pod E, żeby więcej biło. Oj, tutaj nie udało się ich dojechać. Za mało staków na sobie mieli. Ale mogę tutaj teraz spamić W. Jak widzicie, 2 sekundy tutaj kwestia użycia, 3 sekundy kwestia stania, więc tutaj możemy sobie bardzo ładnie tutaj stakować to. Mamy co 2 sekundy, nawet nie, bo co 1,93. Także tutaj też jest przepotężnie, bo częściej mają... Co się tutaj dzieje? Patrzcie, ta Morgana nie żyje już. Oj. Pójdę sobie tutaj na plecy im. I ona już nie żyje, patrzcie. Bang. Nie mogłem kliknąć, bo miałem stuna. Miałem stuna z ulta tej Lili. No ale słuchajcie, 10-3 Twitchem na Niko, która jest przepotężnym pikiem, tak jak wam mówiłem. No i myślę, że tutaj już nie ma z nami szans enemy team. Mają niby jakąś tam Lux, mają jakąś tą Morganę, ale oprócz nich tak naprawdę nie widzę tu żadnego zagrożenia. Ogólnie ta Niko mogłaby lepiej na mnie zagrać, nie kłammy. Tutaj nie ukrywajmy. No ta Lilia jeszcze w sumie zaczyna się powoli feedować. Ale raczej nie będzie ona zagrożeniem, o ile tego ulta nam nie walnie. Bo mamy bardzo szybkie autoataki, dużo z nich bijemy, często je bijemy. Oj, udało się tutaj uniknąć oponentów. No tutaj kurczę, coś mi w tej gierce klatkuje. A nie powinno tak być. Muszę tutaj sobie chyba zrobić coś niefajnego tutaj temu Arulionowi. O, właśnie o to chodziło. Zaś mu na plecy, jak się nie będzie spodziewał, że podejdę zaraz pod jego nos. No i to samo teraz tej Lili trzeba zrobić. Twitch AP jest potężny, zwłaszcza, że jak na hapie się killi, to potem już tak naprawdę nie musi podchodzić pod walkę, tylko robi cyk, 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 wali E, ucieka sobie i non stop przeciwnicy dostają kombo na łeb. Gdzie ona jest? Tam gdzieś uciekła.
O, już nie żyje. Udało się zabić Morganę. Ja zaraz będę miał Rabadona, więc poszedłbym w sumie na bota i bym zaabuzował jeszcze tutaj tą Niko. Oj, 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 oj. No, na fleszu jak mnie zultuje, no to nie mam tutaj dużo szans, żeby uciec, ale mamy już Rabadona. I teraz uwaga, spójrzcie na to. 140 prawie, powiedzmy 140 tutaj obrażeń na sekundę nieuchronnych, jeśli chodzi o pasywę. No i mamy tutaj 6 sekund, jeśli chodzi o tą pasywę. Także tutaj jakieś 840 damage'a mamy na pasywie. Nawet już ponad mamy tutaj, zobaczcie, 145 damage'a. A jeśli chodzi o E, to takie skromne 1400 z jednego E nastakowanego na maksa, czyli 2 E walimy w taką... Czyli 2 E walimy w taką Lux i ona nie żyje. Także tutaj myślę, że oddaję buildzik jak najbardziej. Poszedłem sobie jeszcze jeden item pod AP, a dokładnie jest to tutaj Caun. Caun Banshee. Dlatego, że za dużo mają skilli, za dużo mają stunów, za dużo mają jakichś takich denerwujących rzeczy, które fajnie tutaj poblokować sobie. No, leci tutaj enemy team, ale my możemy już tutaj ich powolutku topić. O, zabiłem kogoś, nawet nie wiem jak. A mnie zabiła Lux ze stuna. Dlatego ten cały Banshee się przyda. Jakiś slow mniej, jakiś tutaj stun mniej. No, ale dużo ją wytopiło. 1/4 HB bym powiedział dostała. Wiadro THC. Fajny nick, kolego. Nie wiem dlaczego tak się nazwałeś, ale myślę, że no grając tą Lux jesteś po jakimś THC. Zwłaszcza, że jak widzę co robisz. Tutaj chyba bardziej częstotliwość niż accuracy wchodzi. Spami tymi skillami. Byleby walnąć, byleby rzucić skilla. Nieważne, żeby trafić, ważne, żeby rzucić. No i co? Musimy sobie tam iść. Tutaj nasza Zyra zbiera kasę. Myślę, że to jest worth it. O, no i brakowało na Hextecha. Wiedziałem, że tu alternator zaraz będzie robiony. Coś tak myślałem. Pomęcienia? Czy? No, pomęcienia będzie robione. Tutaj na Zyrze on też fajnie oddaje, bo wtedy jak przeciwnik jest na low HP, no to wtedy dostaje dopiero bombeczki. O nie! Ale miałem lagi. Jak tak można grać? Widzieliście to? Dosłownie zatrzymało mi ekran w trakcie walki. Trzeba to będzie ogarnąć po gierce. Ale co tu się stało? Mój komputer jest nagrzany, jakbym smażył na nim jajka przed chwilą. O mój Boże. No ale słuchajcie, Twitch myślę, że bardzo w porządku postać. Uważam, że każdy powinien sobie z was zagrać takim AP Twitchem. Zwłaszcza, że zobaczcie, tutaj wysiłku jakiegoś dużego nie ma. Podchodzisz do enemy, walisz mu W pod nogi, walisz mu ulta. W w ogóle spowalnia o 97%. Także też jest tutaj potężne. No i myślę, że nawet możemy to wygrać, słuchajcie. Może się uda, ta Belvet jak tu wbije, no to raczej pozabija. Chyba, że oni będą hard pushować tutaj, a Belvet E nie użyje. No niestety się nie udało. Ale gierka ogólnie w porządku. Ale myślę, że gierka w porządku, jak najbardziej sobie tutaj do wyklikania, także polecam. Jeśli chodzi o dzisiaj to wszystko, to jest pierwszy odcineczek, jeśli chodzi o daily, które będę teraz robić. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie tutaj piąteczkę, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subka. No i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie, siema!